Cześć! Manko tu Bobby Kufel! I jak widzicie, co jest przygotowane, będzie Mystery Gift Challenge, odcinek 10. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest Mystery Gift Challenge, to jest wspaniała inicjatywa węgorzowa, polegająca na tym, że ty, widzu, starasz się strzelić jakiego czempiona, jakiego warda lub jaki skin dostanę ze skrzynki Hextech, mi dropnie, a ja, jeżeli trafisz, funduję ci za to Mystery Gifta. Dlatego to się nazywa Mystery Gift Challenge. Czyli teraz, jakbyś chciał wziąć udział w tym aktualnie następnym challenge'u, musisz pod tym filmem napisać komentarz. Ja zaraz pokażę jakie. Na przykład Lucian Shard, nie Champion, nie skin, tylko na przykład Lucian Shard albo Mundo Wściekły Byk. Nie wiem, co tam jest jeszcze, ale mniejsza, nie mogę wymyślić nawet żadnego skina. No dobra, teraz pokażemy komentarze z poprzedniego. Komentarzy było 14. Dobra, tu mamy Mystery Gift Challenge, wyświetlenia. Tu jest 22 sierpnia, czyli prawie miesiąc minął, trochę za długo to utrzymałem. Battle twoja mamusia fan Riven. O, widzicie? Nawet ja próbowałem coś śmiesznego napisać, ale nie wyszło. Renekton Dundi. No dobra, tu jest od Okuniksa. Od Dimitri jest Project Z. Od Bartosza jest Wolfkench. Chogat Shard. O, ty małpo. O, Chogat Shard. Riven Shard. Ametyst Ashe. Negro Lucia. Pozdrowienia dla Negro. Albo nie. Diena za pozdrowienie, następny razem będzie Nunu Niszczyciel. No i znowu raz możemy... Nunu Niszczyciel, wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Więc tu jest Nunu Niszczyciel napisany. Tu, o, w tym miejscu. Orianna walcząca z ostrzami. Mam jakieś odpowiedzi tutaj. To znaczy Orianna tańcząca z ostrzami. Okej, można edytować komentarze, jakby ktoś nie wiedział. Timo Astronaut, hashtag 100%. No to mam nadzieję, że Jesus ci się uda. Sion Shard. Lucian Shard. No dobra, czyli mamy dwa Lucian Shardy. Także w razie, że jak trafi mi się Lucian Shard, no to będę musiał dać dwóm osobom. Dobra, koniec tego pytalenia. Polecam wziąć udział, bo można wygrać. Zobaczysz, tu mam 667, przepraszam, IP-ków. No i lecimy. Para, para, pa, pa. O, dokładnie na 3.11 kliknę. O, ale będzie super wtedy, jakbym kliknął na 3.11, co? Zobaczcie, jeszcze 10 sekund, to porozmawiajmy o naszym zbawicielu kultu. Albo szybko kluczyk zróbmy. Nie wiem, czy zdążymy. Nie zdążymy, dobra. Którą skrzynkę otwieramy? O, może tą na przykład. Tą otworzymy. To teraz, hop. Ta, 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 ta. Jarvan, czwarty championship. Ale dostaliśmy jeszcze coś. Mam nadzieję, że nikt nie trafił Jarvana czwartego. Jeszcze zobaczymy sobie na szybko. Renekton, Project Z, Ulf Kench, Chogat Shard, Riven Shard, Ametyst Ashe, Please, Negro Lucian. Nikt nie trafił, na szczęście. Już się przestraszyłem trochę, że ktoś trafił, bo tyle tych shardów dajecie. Dobra, Champion Shard, a oprócz tego pewnie jakąś esencję, albo może klejnocik. O! Gemstonik. No proszę. No proszę. Gemstone, zobaczcie, ja już mam dwa. Mogę zrobić nawet dwie skrzynki z kluczem za to. Ale żaden z tych skinów widzę mi się nie podoba. Ani żadną postacią z nich nie gram, więc w razie co. Dobra, mniejsza, to nie film o tym. Został wylosowany Jarvan czwarty, jak widać tutaj. A tu nie ma nic ciekawego, jak widzicie. No tego Mundziocha będę chyba robił. Bo będę miał już czwarty skin do Mundo. Dobra, ja się z wami żegnam. Wytłumaczyłem zasady. Piszcie w komentarzach, co mi się trafi następnym razem. Może wygrasz Mystery Gifta, a jak nie grasz w LoL'a, to nawet co innego. Możemy się umówić na jakiegoś skina w CS-ie albo na, nie wiem, że zbuduję ci dom z diltu w Minecraft'cie, no cokolwiek. No jeżeli wygrasz, to będzie piłeczka po twojej stronie i się dogadamy. Na pewno nie będziesz stratny. Na pewno nie będziesz stratny. Tylko ja będę. I to na pewno. Trzymajcie się, pozdrawiam i węgorz.